Wiesz, co robisz. Pojebało was? Co to ma być, kurwa? Wysiadaj. Kładź się na ziemi, rączki przed siebie. Wysiadaj, gleba! Człowieku, posłuchaj! Na ziemię mówię! Ej, ej, kolego, opuść broń. Dogadajmy się. Ani słowa. Zaraz będzie po wszystkim. Ja pierdolę. Weź od niego kartę dostępu. Otwórz pakę. Nie wierć się tak. I bez głupich pomysłów. Co jest w środku? Leżymy. Te graty są warte lekko licząc kilkaset tysięcy. Naprawdę chcesz to zniszczyć? Nie lepiej to zawinąć? Proszę cię. W życiu niczego nie ukradłem. Kurwa, tak? To ciekawe, kto mi podpierdolił struny, jak zaczynaliśmy grać w samuraju. Nigdy nie miał swoich. No. Spadajcie, panowie. I nie oglądać się za siebie. Halo. Spierdalać mówię. A teraz wielka kulminacja. Z tego sprzętu ma zostać dymiąca kałuża roztopionego chromu i plastyku. To będzie taki twój autograf, co? Zgadza się. Więc lepiej nie spudłuj. Zajebiście. Dobra robota, Vi. Kurwa, Kerry. Ech, to niby tylko ciężarówka z bębenkami jakichś syntetycznych lal. Równie dobrze mógłby napaść na wózek z watą cukrową, no ale w jego wypadku to wciąż postęp. Nie poznaję skurwysyna. Steroryzowaliśmy dwóch gości, spaliliśmy ciężarówkę. Kerry, ty chcesz iść w ślady Johnego? Zabawić się w terrorystę? Moje ślady? Kurwa, proszę cię. Kerry ma krótki zapłon, ale zero dynamitu w duszy. Wszystko tak spłycasz? To, co dla ciebie jest aktem wandalizmu, dla mnie jest wyrazem artystycznego protestu. A tak naprawdę? Jeśli te suki myślą, że wybiją się na moim kawałku, to czeka je niespodzianka. Wiesz, ile poświęciłem, żeby osiągnąć sukces? Żeby się znaleźć tu, gdzie jestem? Kurwa. A te dziwki kradną moją piosenkę i myślą, że co, że im pozwolę? Jebane beztalencia. Sukces! Kerry zawsze miał pierdolca na tym punkcie. Najwyraźniej nic się nie zmieniło.